Herezja dyspensacjonistycznego zbawienia. Po pierwsze, ten materiał nie jest przeciwko dyspensacjonalizmowi lub też nauce o wiekach. Uważam, że Biblia dzieli czas na dyspensację. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny i tym mieczem mamy dzielić również czas opisany w Biblii na dyspensację. Jednak Biblia wyraźnie uczy, że w każdej z tych dyspensacji zbawienie od piekła zawsze było z łaski przez wiarę, niezależnie od uczynków. I Biblia uczy, że w każdej dyspensacji zawsze zbawienie od piekła będzie z wiary, bez uczynków. Biblia uczy, że Adam był zbawiony przez wiarę, przez doskonałą ofiarę zastępcy, niezależnie od uczynków. Biblia uczy, że Abel był zbawiony z wiary przez doskonałą ofiarę zastępcy, niezależnie od uczynków. Biblia uczy, że Noe najpierw znalazł łaskę w oczach Pana, a dopiero po tym, gdy znalazł łaskę, stał się sprawiedliwy, bo był zbawiony z łaski, niezależnie od uczynków. Biblia uczy, że Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Był zbawiony z wiary, niezależnie od uczynków. Biblia uczy, że Dawid był zbawiony z wiary, niezależnie od uczynków. To jest nauczanie dyspensacjonistyczne. Wystarczy wziąć klasyczne prace dyspensacjonalistów, takich jak Cyrus Scofield albo John Darby, aby się przekonać, że zawsze dyspensacjoniści uczyli, że zawsze w każdej dyspensacji zbawienie było z wiary, bez uczynków. Niestety, fałszywie uczą tacy ludzie jak Gene Kim czy Robert Breaker, podający się za dyspensacjonistów, są w istocie nieprawidłowo pouczeni albo nieprawidłowo uczą, choć nie rozumieją tego, co mówią i są błędnowiercami promowanymi w Polsce przez określone kręgi zwodzicieli. Zbawienie zawsze było i zawsze będzie z łaski przez samą wiarę. Niestety zwolennicy tego heretyckiego dyspensacyjnego zbawienia, ta nazwa jest ładna, dyspensacyjne zbawienie, doprowadzili wielu do przekonania, że w swym przekonaniu, że w Starym Testamencie człowiek był według ich opinii zbawiony przez połączenie zarówno wiary, jak i uczynków. Przede wszystkim, gdyby zbawienie było w rzeczywistości przez uczynki w Starym Testamencie, to niewątpliwie ci, którzy żyli pod prawem, mieliby podstawę do chlubienia się przed Bogiem. Mieliby podstawę do chlubienia się przed Bogiem. Nie mogą mieć takiej podstawy, bo uczy o tym Efezjan rozdział 2, werset 8. Mówi, że łaską zbawieni jesteśmy przez wiarę i to nie z nas samych, jest to dar Boży. Nie z uczynków. Zwróć uwagę na to. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. List do Rzymian, rozdział 3, werset 27, mówi, że nie ma podstaw do chlubienia się. To jest zawarte właśnie w tym, że jesteśmy zbawieni nie z uczynków, ale przez wiarę, przez prawo wiary. Dlatego wnioskujemy, że człowiek jest usprawiedliwiony z wiary, niezależnie od uczynków. I 3:28. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony z wiary, niezależnie od uczynków. Łaska i uczynki wzajemnie się wykluczają, co oznacza, że jeśli zbawienie było z uczynków, to nie mogło być z łaski, a jeśli zbawienie było z łaski, to nie mogło być z uczynków. Albo z łaski, albo z uczynków. Nie może być z obu. Powiem to jeszcze raz. Rzymian, rozdział 11, werset 6 mówi, a jeśli przez łaskę, to nigdy więcej z uczynków. Dlatego, że łaska nie byłaby już wtedy łaską. Ale jeśli przez uczynki, to już nie łaska, dlatego, że wtedy praca nie jest już pracą. Wielu błędnie identyfikuje prawo jako środek usprawiedliwienia, a nie jako lustro, które odzwierciedla grzeszny stan człowieka i niezdolność do zbawienia samego siebie. Ci, którzy proponowaliby
rozwiązanie, że rzekomo człowiek w dowolnym czasie może być usprawiedliwiony przez przestrzeganie prawa, nie rozumieją wymogu doskonałości stawianego przez prawo. Jego celu specyficznego dla zbawienia, innymi słowy, jeśli prawo musi być w ogóle przestrzegane, to całe prawo musi być przestrzegane. Jakub, rozdział 2, werset 10 mówi, że ktokolwiek przestrzega całego prawa, a jednak zgrzeszy w jednym punkcie, no to zwróć na to uwagę, jest winny wszystkiego. Tak mówi Galacjan, rozdział 3, werset 10, który mówi, że tylu ilu jest z uczynków zakonu, jest pod przekleństwem, dlatego że jest napisane, że przeklęty jest każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w Księdze Zakonu, aby je czynić. Z kolei Galacjan 5 rozdział, werset 3 mówi, że świadczę każdemu człowiekowi, który jest obrzezany, że jest dłużnikiem wykonania całego prawa. Częściowe posłuszeństwo jest to za mało, jest niewystarczające. Konieczne jest doskonałe, pełne posłuszeństwo, dlatego przez uczynki prawa żadne ciało nie będzie usprawiedliwione. Ani wtedy, ani teraz, ani nigdy. Rzymian rozdział 4, werset 1 mówi, co więc powiemy, że Abraham, nasz ojciec, jeśli chodzi o ciało, znalazł, bo gdyby Abraham był usprawiedliwiony z uczynków, miałby się z czym chwalić, miałby się z czego chlubić. Zwróćmy na to uwagę, ale nie przed Bogiem. Tak, nie przed Bogiem. Mógłby się chlubić przed być może ludźmi, ale nie przed Bogiem. Bo jak mówi Pismo, Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. Zgodnie z tym fragmentem, Abraham, który żył przed zakonem, stał się sprawiedliwy nie przez swoje uczynki, ale przez swoją wiarę. Zwróć uwagę na to, że właśnie list do Rzymian, 4 rozdział, 4 werset, tak mówi. Teraz temu, kto pracuje, nagroda nie jest liczona jako łaska, ale jako należność. Ale temu, kto nie pracuje, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara jest liczona jako sprawiedliwość. Tak jak Dawid opisuje błogosławieństwo człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc, błogosławieni są ci, których nieprawości są odpuszczone i których grzechy są zakryte, których grzechy są zakryte, to jest ważne. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie przypisuje grzechu. Król Dawid, który żył pod zakonem, pod prawem mojżeszowym, jest tutaj w tym fragmencie przytoczony przez apostoła Pawła, faryzeusza z faryzeuszów, jako inny przykład człowieka, któremu Bóg przypisuje sprawiedliwość bez uczynków. Dawid bez uczynków został usprawiedliwiony. Bez uczynków, więc widzimy, że przed prawem i pod prawem, przed zakonem mojżeszowym i pod zakonem mojżeszowym, człowiek staje się sprawiedliwy bez uczynków, z łaski, przez samą wiarę. Jest to spójne świadectwo Pisma Świętego. Dzieje Apostolskie, rozdział 10, werset 43, komunikuje nam, że wszyscy prorocy dają świadectwo, że przez Jego imię każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma odpuszczenie grzechów. Zauważ, głoszenie Chrystusa przed Jego śmiercią na krzyżu było już głoszone przecież za dni Noego, gdy Arka była budowana. Noe już głosił zbawienie z łaski, niezależne od uczynków. Pamiętaj o tym, kto słucha danych rzeczy i do kogo się zwraca Słowo Boże. Są to ludzie żyjący pod prawem. W Starym Testamencie Jezus mówi w Jana w rozdziale 1, wersecie 12, ale tylu, ilu Go przyjęło, dał im moc, którzy Go przyjęli, dał im moc, aby się stali dziećmi Bożymi, nawet tym, którzy wierzą w imię Jego, jak mówi Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 15, także skierowane pod zakonem, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, ponieważ Bóg tak umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, ponieważ Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby potępił świat, ale aby świat był zbawiony, ale aby każdy, kto wierzy w Niego, był zbawiony, aby każdy, kto wierzy w Jezusa, miał życie wieczne. Nie posłał swojego Syna na świat po to, aby świat potępić, ale po to,
aby świat został przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie podlega sądowi, a kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Tak mówi nam Ewangelia Jana w rozdziale 3, w wersecie 36 na przykład. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, w czasie teraźniejszym już ma. Kto nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz będzie po prostu potępiony. Ale kto wierzy Synowi, ma zbawienie. Tak mówi też Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24 werset. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie podlega potępieniu, lecz przechodzi ze śmierci do życia. Także Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 40. A taka jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Również Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 47. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma życie wieczne. Jak jasne, jak zwięzłe, jak spójne jest to Słowo Boże dotyczące tego tematu. Zbawienie zawsze było i zawsze będzie z łaski przez samą wiarę. Jan w rozdziale 11, wersecie 25. Jezus rzekł do niej, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Tak, a kto żyje i wierzy we mnie, nigdy nie umrze. Wierzcie w to. Nikt nie kwestionuje, że istnieją różnice między zbawieniem w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie. Rozumując progresywne objawienie, widzimy, że w Starym Testamencie na przykład nie znali imienia Jezusa, ani nie byli na stałe zamieszkani przez Ducha Świętego, zapieczętowanego przez Ducha Świętego wierzącego. Nie obserwujemy w zapisach Starego Testamentu i Duch Święty nie był dany jako rękojmia do dnia odkupienia. Jednak nadal byli zbawieni od piekła przez Bożą łaskę, przez samą wiarę. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to policzone za sprawiedliwość. Dawid ma tutaj też do powiedzenia nam na temat błogosławieństwa człowieka, któremu Bóg właśnie policzył usprawiedliwienie, niezależnie od uczynków. Pan Jezus Chrystus głosił, że kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. Dzieje apostolskie w rozdziale 15, zaczynając od wersetu 5, Słowo Boże mówi, że powstali niektórzy z sekty faryzeuszy, którzy uwierzyli, mówiąc, że trzeba ich obrzezać, nakazać im przestrzeganie prawa Mojżesza i apostołów. Apostołowie i prorocy i starsi zebrali się, aby rozważyć tę sprawę, a gdy doszło do wielu sporów, Piotr stał i rzekł do nich, mężowie i bracia, wiecie, że jakiś czas temu Bóg wybrał między nami, aby poganie przez moje usta usłyszeli słowo Ewangelii i uwierzyli, a Bóg, który zna serca, dał im świadectwo, dając im świadectwo. Bóg, który zna serca, dał im świadectwo, udzielając im Ducha Świętego, tak jak uczynił to nam i nie uczynił różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę. Dlatego jest tutaj ważne, że Piotr pyta, dlaczego kusicie Boga, aby włożył jarzmo na szyję uczniów. Zauważcie to, czego ani nasi ojcowie, ani my nie byliśmy w stanie znieść, ale wierzymy, że dzięki łasce Pana Jezusa Chrystusa będziemy zbawieni tak jak oni. Czy to w przeszłości, czy w teraźniejszości, czy w przyszłości. Człowiek nie może znieść wymagań prawa. Insynuowanie w jakikolwiek sposób, że w Starym Testamencie byli usprawiedliwieni przez częściowe i niedoskonałe posłuszeństwo, jest zarówno nieprawdziwe, nielogiczne, jak i niebiblijne. Słowo Boże jest jasne co do sposobu, w jaki człowiek staje się sprawiedliwy. To zawsze było i zawsze będzie z łaski przez samą wiarę. Jeśli nie masz pewności, że pójdziesz do nieba po śmierci, to zachęcam cię, uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, raz na zawsze zbawiony. Będziesz bezpiecznym przed piekłem. Jedyną drogą do nieba i też drogą do tego, aby być zbawionym, już dziś jest uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa. Niech Bóg ci błogosławi.